Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z wypełnionego aż po brzegi Stadionu Narodowego w Warszawie, który ugości dzisiaj reprezentację Polski, która podejmie u siebie reprezentację Węgier. Jest to także szczególny mecz z tego względu, że w grudniu będzie obchodzić setną rocznicę pierwszego meczu reprezentacji. Wtedy także zmierzyliśmy się z Węgrami, a teraz czas na hymny narodowe u państw, a po nich przedstawienie składów. A więc to były hymny narodowe u państwa, teraz czas na przedstawienie składów. Na początku Polacy, w bramce Szczęsny, w obronie Dawidowicz, Benarek, Kędziora, w pomocy Kasz, Linet, Moder, Klif, Puchacz i w ataku zagramy dwójką Piątek, Świderski. Za to Węgrzy, no to w bramce Dibusz, w obronie Barat, Hlang, Kadar, w pomocy Nord, Szobolaj, Nord, Dziucak i w ataku Warga, Szalaj i Salaj. A więc tak prezentują się składy obydwu drużyn, a ja jeszcze przedstawię obsadę sędziowską. Dzisiaj poprowadzą to spotkanie sędziowie z Portugalii. Sędzią głównym będzie Thiago Martins. Na liniach pomagać mu będą Luis Campos i Pedro Almeida. A sędzią technicznym będzie Elder Maleiro. Za to na warze sędziować będzie João Pinheiro. My tu widzimy już Węgrów, którzy sunęli z jakimś atakiem, ale powstrzymanym. Moder zagrywa na lewą stronę do Kasza. Reprezentant już, można powiedzieć, Polski zadebiutował w spotkaniu z Andorą. A teraz zobaczmy Kasz. Wrzutka na Świderskiego, ale na całe szczęście dla reprezentantów z Węgier nikt tam tej piłki nie dosięgnął, ale my jeszcze będzie mi groźny aut przed polem karnym rywala. Zobaczmy Klich. Moder. Ładnie tutaj do Świderskiego. Świderski odwrócił się i strzelił. Mamy bramkę. Reprezentacja Polski prowadzi od 9 minuty z Węgrami 1-0. Kapitalna to była akcja. Zastawił się Świderski i strzelił. A tutaj widzimy zadowolonego Wojtka Szczęsnego. No nic dodać, nic ująć, Polacy grają tak, jak grać powinni. Ja tylko przypomnę, że jaki może układ jest w grupie, no to Polacy bez względu, można powiedzieć, na to spotkanie zajmą w grupie miejsce numer 2, Węgrzy. No już nic i można powiedzieć, dzisiaj wygrana ani remis z reprezentacją nie da, więc oni, można powiedzieć, grają już o to, żeby zagrać. To jeszcze raz powtórka tej kapitalnej akcji strzału Karola Świderskiego. My za to, nawet jak wygramy swoje dzisiejsze spotkanie, nie przeskoczymy Anglików. Jest to niestety niemożliwe. Nawet przy porażce Anglików w swoim dzisiejszym spotkaniu, która jest raczej bardzo, bardzo mało prawdopodobna, no nie przeskoczymy Anglików z tego prostego względu, no że jednak przegraliśmy z nimi w tych eliminacjach jeden mecz, no i mamy gorszy bilans spotkań bezpośrednich. Pierwsze spotkanie przegrane 2-1 na Wembley, drugie zaś to remis w
po bramce w ostatnich minutach Damiana Szymańskiego na Stadionie Narodowym 1-1, a tu widzimy już Węgrów. Mamy wrzutkę na pole karne, no niebezpiecznie tu było, niech Polacy to wybiją i dobrze to się na całe szczęście dla nas kończy. Tutaj Kasz trochę zagubiony, zostawił tą piłkę Dawidowiczowi. Spokojnie Polacy będą rozgrywać tą piłkę. Tutaj trochę niepokoju się wdarło, no i widzimy, czy to się kończy. Strata, Dziucak. Niebezpiecznie, Szalaj, przechodzi naszą obronę, jeszcze tu piłka wpada pod nogi jednego z Węgrów, ale na całe szczęście dla nas Szczęsny ze spokojem taką piłkę wybija. Znaczy powtórkę, bo to było naprawdę niebezpiecznie. Można powiedzieć, zgubił krycie jeden z naszych reprezentantów, gra z numerem 26, a więc to był Tymoteusz Puchacz. Tymoteusz Puchacz zgubił krycie. A teraz wrzutka, na całe szczęście to wybijamy, ale jeszcze nie koniec. Szobolaj strzał. No ta piłka niebezpiecznie przechodzi w nasze pole karne. No muszą to w końcu Polacy wybić. Nocz. Do Nodża. Jest wrzutka, ale bardzo, bardzo niecelna. Ale no cały czas nie wybijamy tej piłki. Cały czas Węgrzy. Dziucak. Wrzutka, ale znowu wybijamy. No i może teraz Świderski przepchnięty. Szalaj. Cały czas Szalaj. Dziucak. Nocz. Rozgrywają sobie niebezpiecznie tą piłkę Węgrzy przed naszym polem karnym. Nie może to tak wyglądać. Wrzutka. Już kolejna zresztą. Na Szalaja, ale no nie możemy tak grać, bo w końcu to się skończy dobrą wrzutką i niestety utratą bramki. Nie przyjmuje tej piłki Kasz. Szobolaj. Może teraz. Może, o, dobry odbiór, Klich, Świderski od razu suniemy z akcją, Świderski trochę zwolnił, no i niestety strata i znowu Węgrzy będą próbować wyprowadzić jakąś ładną akcję. Podanie do przodu, no niestety przechodzi trochę naszą reprezentację, ale na całe szczęście zbiera tą piłkę Kędziora, Szczęsny do Klicha, ale znowu tutaj mamy stratę. No ale na szczęście Świderski, Moder, może teraz, Piątek, do Świderskiego, ładne zagranie do Puchacza, zobaczmy, Puchacz, może odda strzał, ale ten taki strzał, można powiedzieć, na pokaz, za długo się zastanawiał, czy wejść w pole karne, no i obrońcy reprezentacji Węgier uprzedzili naszego reprezentanta, czy widzieliśmy, protestują kibice, czy czasem nie było fału naszym zawodniku, widzimy, jak tu od razu zmaga się doping, teraz mógłby się sędzia z Portugalii pokłócić, czy tam nie było czasem faulu Polaków, a teraz Szalaj, ale znowu Polacy wybijają, ale to jednak nie koniec. Nocz, Szobolaj, no przechodzi ta piłka, to też tak nie może przejść, Dziucak strzał i mamy bramkę, na nasze nieszczęście. Węgrzy o 40 minuty remisują z nami 1-1, ale można powiedzieć, że to na nasze własne życzenie. Masa błędów w obronie wkradła się przy tej akcji. Głównie jest to, że zobaczmy, znowu tutaj Moder przepuścił reprezentanta Węgier, a tutaj już Kasz nie zebrał tej piłki, która teoretycznie powinna być zebrana już wcześniej. Widzimy tutaj Moder dał się przepchnąć. Szobolaj zagrał na prawo. Kasz w ogóle bez reakcji. Okiwany Dawidowicz. No i później już tylko strzał, który ląduje w siatce. No niestety przegrywamy od 40 minuty z Węgrami. No i nie mamy jak na razie nic do powiedzenia. Oprócz tej bramki Świderskiego kompletnie jesteśmy zepchnięci do defensywy. Klich. Puchacz, może teraz Polacy jeszcze przed przerwą wyprowadzą jakąś ciekawą akcję. Świderski, ładna wrzutka na Piątka, ale wybija to jeden z obrońców węgierskich i mamy rzut rożny. Do rzutu rożnego podchodzi Jakub Moder, zobaczmy, no za mocna ta wrzutka, ale jeszcze może Puchacz zbierze, nie, Puchacz nie zbiera tej piłki.
No i mogą Węgrzy wyjść z jakąś niebezpieczną akcją jeszcze przed przerwą. Szalaj. Varga do Szalaja. No, robi się powoli niebezpiecznie. Szalaj. Jeszcze tu wybijamy tą piłkę. No ale chyba będzie rzut rożny. Tak, niestety. Dziucak z rzutu rożnego. Mamy jedną doliczoną minutę do pierwszej połowy. Noc strzał. O Jezu, widziałem już tą piłkę w bramce. Na całe szczęście to tylko boczna siatka, to tylko te słupki z tyłu, aż bramka zadrżała, aż siatka tam, widzieliśmy, zaczęła się poruszać. No na całe szczęście to nie wpada do bramki, ale to nie zmienia faktu, że w przerwie Paulo Sousa musi odbyć z naszymi piłkarzami bardzo poważną rozmowę. Po tej bramce Świderskiego kompletnie jesteśmy niewidoczni, jesteśmy zepchnięci do defensywy i nie mamy na razie nic niestety do powiedzenia. Ja się z Państwem żegnam, widzimy się za 15 minut na drugiej połowie tego spotkania. Dzień dobry, jestem już dla Państwa ponownie do dyspozycji ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Ja tylko przypomnę, że jak na razie reprezentacja Polski po bramce Karola Świderskiego i po bramce dla Węgier Dziucaka remisuje 1-1. Niestety, mimo prowadzenia, które na własne życzenie wypuściliśmy z rąk, jak na razie ten remisowy stan gry się utrzymuje. Puchacz. Może teraz ruszymy do ataku. Moder. Ładnie się zastawił. Klich. Do piątka. Piątek. Jeszcze Świderski. Gol. Gol. 2-1. Polska prowadzi z Węgrami. No i bardzo ładna akcja. W końcu się obudziliśmy. W końcu wyszliśmy z tego snu, na jaki zapadliśmy w 9 minucie tego spotkania po pierwszej bramce dla nas. Widzimy teraz zasłużone gratulacje odbiera Świderski, ale nie tylko on, zobaczmy. Tutaj bardzo dobrze zagrał Moder, tutaj Piątek, trochę przypadku, że ta piłka trafiła do Świderskiego, ale na całe szczęście dla nas. Jest to piłka szczęśliwa, widzimy tutaj zablokowany Krzysztof Piątek, ja nie wiem, czy on czasem nie był faulowany w pewnym momencie, a więc może i byśmy mieli rzut wolny, ale to, co zrobił później Świderski, ten strzał, można powiedzieć, z takiego wślizgu trochę, no to zasługuje już na pochwałę. Miejmy nadzieję, że to spotkanie potoczy się tak jak w pierwszej połowie i zostaniemy zepchnięci do defensywy. Dziucak. Kasz, znowu Kasz zostaje tak łatwo, można powiedzieć. Łatwo zawodnicy węgierscy przychodzą Matiego Kasza, no niestety musi tutaj Mati trochę nadrobić zaległości w tym aspekcie gry. Kadar. Szalaj, ale spokojnie Dawidowicz. Ładnie tutaj Polacy, ależ to było odwrócenie się z piłką. Piątka, Piątek strzał. Blisko, ale ta akcja może się podobać, ta akcja była naprawdę bardzo ładna, szczególnie ten obrót Krzysztofa Piątka, bo to było bardzo ładne. Zaskoczeni węgierscy obrońcy, że ta akcja tak szybko pójdzie, widzieliśmy, został sam na sam z bramkarzem nasz reprezentant, ale niestety ta piłka nie wpada do siatki, ale zobaczmy, bo jeszcze tutaj strzał! Bardzo niebezpieczny także Krzysztofa Piątka, druga próba w ciągu ustępu kilku minut. Ale niestety niecelna. Teraz zmiana w drużynie węgierskiej. Zanodża wchodzi Szafer. Lasek na razie cały czas bez zmian. Widzimy posiadanie piłki. Lekko na korzyść reprezentacji Węgier. A teraz Linetty. Piątek! Znowu Piątek strzał, ale tym razem ten strzał o wiele gorszy od tych dwóch poprzednich. Zobaczmy tutaj Linetty. Ładny przechwyt. Jeszcze taki trochę zwód. Później zagranie do przodu i na nasze nieszczęście Krzysztof Piątek nie trafia i mamy na razie cały czas wynik 2-1 do naszej reprezentacji. Ale można powiedzieć, że ta gra w drugiej połowie naszej reprezentacji może się bardzo podobać. Do czasu, teraz mamy rzut rożny dla Węgrów, jest to już drugi rzut rożny w tym spotkaniu dla reprezentacji Węgier.
Dawidowicz przyjmuje tą piłkę. No i zobaczmy. Może Kasz, no Kasz niestety, nie wiem czemu nie biegnie później za akcją, bo teraz Kasz się pojawił. Trochę zwalnia na tą grę. Anglik z polskim paszportem. W sumie możemy powiedzieć, że trochę Polak, bo jednak przyjął to obywatelstwo i czuje się Polakiem. A zobaczmy, Kasz wchodzi w pole karne, Kasz wrzutka, tak. Nie wiem, czy nie został trafiony tą piłką Krzysiek Piątek i ta piłka trochę tak wypadła z pola karnego, ale no już nie roztrząsajmy tej sytuacji. Zobaczmy, bo Polska znowu atakuje, Świderski. Ale bez szału ta akcja, można powiedzieć, się zakończyła, no ale był w trudnej sytuacji. Nasz reprezentant, nie mamy tutaj do niego pretensji. No, tutaj trafiony w głowę, Moder. Co tutaj się dzieje? Trochę zrobiła nam się taka odbijanka. Klich odbiera tą piłkę, Kasz. Może teraz pomknie za akcją. Piątek, Kasz. Ale to ładne zagranie do Piątka, nie był na spalonym. Piątek wchodzi w pole karne, Piątek już chyba trochę za dużo tych zwodów. Za dużo... za długo holował tą piłkę. Odbiera teraz za to Dawidowicz. Kasz. Dawidowicz do Linettego. Moder. Ładne tutaj zagranie do Kasza, ależ to będzie okazja, jak on wejdzie w pole karne, a tak się stanie. Kasz, wrzutka na Świderskiego, wybijają Węgrzy. Bardzo ładna indywidualna akcja Matiego Kasza, ale teraz zobaczmy, teraz Węgrzy tutaj, no trochę te podanie takie, można powiedzieć, donikąd, bo żaden z Węgrów nie palił się, żeby sprintować. Bednarek. Spokojnie Polacy rozgrywają tą piłkę, ale teraz wdarł się pewien chaos. Bednarek wybija, no i na szczęście to cały czas utrzymujemy tą piłkę przy nodze. Dawidowicz ma Kasza i właśnie do niego zagrywa. Ten Kasz trochę tak tą piłkę źle zagrał, ale cały czas mamy ją przy nodze, a więc nie narzekam. Moder. Netty. Rozgrywają piłkę Polacy. Może teraz mamy jedną doliczoną minutę. Jeszcze prawdopodobnie ostatnia akcja w tym spotkaniu reprezentacji Polski. No i sędzia z Portugalii kończy nam to spotkanie, więc Polacy po dwóch bramkach Karola Świderskiego wygrywają z Węgrami 2-1 i są pewni rozstawienia w barażach. Są pewni, że pierwsze spotkanie zagrają ze słabszym rywalem. Teoretycznie słabszym, może powiedzmy tak. No ale co najważniejsze, że zagrają go na Stadionie Narodowym w Warszawie. Teraz jeszcze widzimy powtórkę bramki Świderskiego. Widzimy radość naszego reprezentanta. Teraz strzał jednego z Węgrów. A to był ten strzał, który Wojtek Szczęsny na całe szczęście dla nas wybił. No i teraz mamy bramkę Dziucaka, więc pierwszą i jedyną w tym spotkaniu bramkę dla reprezentacji Węgier. A teraz za to dla odmiany bramka Karola Świderskiego. Zobaczmy powtórkę. Także bardzo ładna bramka. No i Polacy, tak jak powiedziałem, wygrywają to spotkanie ode mnie. To już będzie na tyle. Ja zachęcam do zostawienia łapki, a także subskrypcji kanału. Możecie także wpadać na Discorda. No i to będzie z mojej strony na tyle. Ja wam bardzo...